drogie, ukochane, umiłowane kandydatki na księżniczki, umiłowane kandydatki na boginie, chciałbym Wam powiedzieć dzisiaj, przedstawić, że miłość u faceta to jest akt odwagi. Facet, jak się zakochuje w kobiecie, to przeżywa akt odwagi, żeby jej powiedzieć, co czuje, co myśli, żeby zdobyć się na szczerość, czasami zupełnie niepotrzebną. I facet, jak poznaje kobietę, to jego świat się chwieje, ponieważ ten świat może się zawalić, może się okazać, że kobieta jest ważniejsza od jego całego świata i od jego całego światopoglądu, i on, jeżeli się zdecyduje być z tą kobietą, to jemu się świat zawali i on będzie musiał ten świat, będzie potrzebował ten świat zbudować od początku. Dlatego, drogie umiłowane kandydatki na boginie, na księżniczki, weźcie pod uwagę, że dla faceta to jest budowa świata od początku. Wejście w związek dla faceta to jest budowa świata od zera. On buduje coś zupełnie innego. Czemu? Bo jak wchodzi w związek, to jednocześnie rezygnuje ze wszystkiego tego, co miał do tej pory. I dlatego, drogie ukochane, umiłowane kandydatki na księżniczki, jeżeli chcecie facetowi pomóc, to macie mu dać dużo, dużo, dużo odwagi. Bo jeżeli facet nie ma dużo, dużo, dużo odwagi, to on małymi kroczkami związku z wami nie zbuduje. Czemu? No bo nie da się być w dwóch światach jednocześnie. Może faceta rozerwać w kroku.